ma mowy o pełnym wykorzystaniu komputera domowego. Z przyjemnością przedstawiamy następne funkcje programu DIR Opus. Tym razem z jego pomocą kopiujemy całą dyskietkę. Najpierw trzeba sformatować czysty dysk wyciągnięty z pudełka. Z okna wybraliśmy opcję Format. Na środku ekranu zobaczysz teraz prostokąt, w którym potwierdzisz zamiar formatowania dyskietki. Rozpoczyna się proces uzupełniony o weryfikację. Musisz teraz uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż z ekranu zniknie zegarek. To jest komunikat o zakończeniu operacji. Teraz zaznaczymy nazwy wszystkich zbiorów znajdujących się na dyskietce. Z tabeli wybieramy All, wszystkie. Lewe okno zmieni kolor. O tak, kolejny krok. Wybieramy z tabeli opcję Copy. I znowu trzeba wykazać trochę cierpliwości, bowiem maszyna wykona sama cały proces. Prawe okno wypełnia się nazwami skopiowanych zbiorów. Tę operację można skrócić, wybierając z górnej listwy menu opcję kopiowania całych dyskietek i uprościć sobie życie. W polskim rynku oprogramowania pojawia się coraz więcej planów miast i map naszego kraju. Przygotowujemy się do ich prezentacji, ale wymaga to pewnych przygotowań. Musimy nagrać wybrane fragmenty tych programów na nasze magnetowidy. Jak zapewniają twórcy tych map, są one opracowane w pełni profesjonalnie i bardzo przydatne w szkole, domu, no i w biurze. Polskie programy edukacyjne są niewątpliwie dużą pomocą dla odpornych na naukę. Oto komputerowy test dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej. Służy do rozwiązywania zadań matematycznych, potrafi oceniać wyniki i postępy ucznia. Doszło już do tego, że zwykła maszyna ocenia ludzki mózg. Jest w nim możliwość wybierania działów i tematów, z których komputer będzie Was egzaminował. Wybieramy algebrę, a spośród jej tematów równania. W złudnym świecie komputerowych obrazów coraz częściej pojawiają się cyfrowe baśnie lub filmy z gatunku science fiction. Mają jedną zasadniczą przewagę nad produktami wytwórni filmowych. Są interaktywne, co oznacza, że możemy wpływać na przebieg akcji. Dzisiaj fragmenty cybernetycznej baśni Pod stalowym niebem. Witamy w przyszłości. W wyniku skomplikowanych okoliczności znalazłeś się w zakładzie utylizacji odpadów na obrzeżach Union City, miasta zbudowanego całkowicie ze stali. Schroniłeś się tu przed prześladowcami, ale chętnie wrócisz do domu, gdy znajdziesz wyjście. Przysłuchujesz się rozmowom, by wykorzystać dostępne i przydatne w ucieczce przedmioty. Wchodzisz przez bramę z lewej strony. Podsłuchujesz rozmowę robotnika z policjantem, który odwrócił jego uwagę. Nie wolno cofać się i schodzić w dół, bo policjant będzie strzelał.
lewej strony pomostu znajdziesz stalowe pręty. Powinieneś jeden wyłamać. Potwierdzisz swe działanie na pasku u góry ekranu. Jedyne wyjście znajduje się po prawej stronie pomostu. Tych drzwi dawno nie używano. Zardzewiały zamek trzeba włamać zdobytym prętem. Hałas obudził czujność policjanta, który wędruje za tobą. Stoisz na platformie, za tobą przepaść i nie masz już odwrotu. Policjant nasłuchuje z drugiej strony drzwi. Schowałeś się za drzwiami i uniknąłeś spotkania z prześladowcą. Zbadaj tajemny znak na ścianie sąsiedniego budynku, a utorujesz sobie drogę odwrotu. Wróciłeś na galerię, ale strażnik zniknął. Otworzyła się możliwość zejścia w dół. Znajdziesz teraz właz do windy. Dudniącą prasę. I wyjście do następnej komnaty. To warsztat pracy rozmownego ludzika w zielonym kombinezonie. Ten sympatyczny gaduła nie jest groźny. Po zwiedzeniu jego królestwa pójdziesz do sąsiedniej sali i spróbujesz uruchomić transporter. Masz przed sobą jeszcze wiele przygód, nim wydostaniesz się spod stalowego nieba. Baśń z przyszłości jest bardzo długa. Przedstawiliśmy tylko kilka scen.